Nowa placówka typu rodzinnego powstała w Bolesławieckim Domu Dziecka pod wezwaniem świętego Józefa. To znany wszystkim bolesławianom dom dziecka, który już od wielu lat prowadzony jest przez siostry z zakonu Elżbietanek. Przez wiele też lat jego dyrektorką była siostra Agnieszka Wieczorek, która po przerwie niedawno powróciła do domu w tej funkcji. Dzięki Bożej pomocy i ogromnej życzliwości ludzi w tak krótkim czasie zostałam zebrana bardzo dobrze. Z całego serca witam Was wszystkich w tym szczególnym dniu nie tylko dla naszego domu, ale również szczególny dla naszego bolesławieckiego powiatu, panie starosto, dla naszego miasta, jak również dla naszej wrocławskiej prowincji. Siostra Agnieszka podziękowała za to wszystkim instytucjom i ich pracownikom, które i którzy pomogli w doprowadzeniu do tego finału. Ale swoiście zabrzmiały podziękowania dla szczególnych darczyńców. Brakuje słów wdzięczności wszystkich, dla wszystkich dobrodziejów, zwłaszcza tych, którzy chcieli pozostać anonimowi, a tych było najwięcej. Dzięki właściwie nim, w tak krótkim czasie, bo to zaledwie dwa miesiące minęło, udało się. Pomieszczenia mieszkalne placówki zwiedzili zaproszeni na uroczystość goście. Oficjalnego przecięcia wstęgi prowadzącej do nowej placówki dokonali zaproszeni samorządowcy i gospodarze domu. Pozwolę sobie naciąć. Siostro. No chodźcie, razem do 3, 4, 3. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii, na terenie której znajduje się dom dziecka. Jest to piękne wydarzenie w naszym mieście, że ten dom się rozrasta i rozwija i służy pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ten charyzmat sióstr, począwszy od samego początku, od założenia, rozwija się coraz bardziej i w tych współczesnych czasach, mimo że od pierwszych czynów już minęło trochę czasu, od XIX wieku, ale zawsze są ludzie potrzebujący. A tutaj najbardziej potrzebujący, czyli dzieci, a stąd też i nasza troska o to, żeby niczego im nie zabrakło. Z okazji otwarcia placówki domowi i jego mieszkańcom dom prowincjalny ofiarował obraz przedstawiający świętego Józefa. Bez ciebie by nie było tego, co tutaj jest, a małe mówi, no właśnie. Więc wszystko na temat. Dom jest pod wezwaniem świętej Elżbiety tak naprawdę. Właśnie, no ale my jesteśmy, usiłujemy być trochę do świętej Elżbiety podobne, więc obraz przyjdzie później albo figura. A teraz właśnie dzisiaj przybyłyśmy tutaj z najprzystojniejszym, bo nieźle przystojny ten święty Józef i najbardziej ma uśmiechniętego Pana Jezusa, bo szczęśliwy, bo na jego rękach. Uśmiechnięty zdrowo, nie? No o to właśnie chodzi, o to chodzi. W rękach świętego Józefa wszyscy możemy czuć się bezpieczni. A dzieciom dostał się domek cały z piernika.